Dobra, uwaga. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Udało się, chociaż z drobnymi kłopotami, zapraszam na śniadanie Rymanowskiego. Z przyjemnością posłucham. Może wniesiesz tam jakąś wartość dodaną, na przykład, albo odjętą właściwie, bo odjętą. Ja bym marzyła jak o odjęciu... Jak ja to odjętą zawsze. Łuki, ja bym marzyła o odjęciu tego deszczu, wiesz? Dobrze, to ten deszcz pominę. Skupię się na temperaturze i trochę ponarzekam. Justyna, dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Coś komuś spadło. Co tam się wydarzyło? Zaraz zobaczymy. Chciałoby się więcej słońca, ale niestety to słońce będzie przeplatane chmurami z opadami. Waldemar Dolecki, kłaniam się. Spójrzmy, jak będzie dzisiejsza sytuacja pogodowa. Dzień dobry, chyba słyszymy się dobrze. Na razie mamy jeszcze sporo chmur, zwłaszcza w dzielnicach centralnych, wschodnich. Choć dla wielu Ukraińców to nie 2 lata, już 10, bo wtedy Rosjanie zajęli ukraiński Krym. Łączymy się z Markiem Sygaczem, który jest w Charkowie. Marku, jaka teraz po tych 10 latach wojny jest Ukraina? Jak wygląda codzienność? Z Markiem Sygaczem jeszcze próbować będziemy się łączyć. Przejdźmy w takim razie do kolejnych tematów. Pamiętam inny mecz Monako, który też razem komentowaliśmy z ekipą Brestu, kiedy zneutralizowali rywala, prowadzili 2-0, no i tam atakować po prostu nie musieli. Tutaj sytuacja natomiast wygląda inaczej, bo raz po raz, tak jak właśnie przed momentem, gospodarze atakują. A tutaj nie... Jeden z operatorów ucierpie. Rzadka sytuacja. Nie powiem, miło nam, miło, zdecydowanie, dziękujemy za to. A jaki jest nasz poranny rozkład jazdy? O godzinie 8:05 dr Katarzyna Bąkowicz. Polscy naukowcy odkryli, że lodowce na Spitsbergenie topiąc się uwalniają do wód metale ciężkie. Rtęć, kadm i ołów mogą być poważnym zagrożeniem dla organizatorów morskich, a wraz z, dla, przepraszam, organizmów morskich, a wraz z nimi dla całych łańcuchów pokarmowych. Uczył ich fantastyczny pułkownik Krzysztof Przepiórka. Tak, i do tego będziemy jeszcze wracać. A co my teraz robimy? Poczekajcie. Nie. To jest właśnie sytuacja, w której wszystko nam się pokitkało, bo w scenariuszu mamy co innego, mówią nam co innego i jednak teraz zapraszamy chyba na wywiad z Jamesem Arturem. No, nie, jednak zapraszamy do tej telewizji śniadaniowej. Poczekaj, to jest telewizja światowej. Na żywo i to jest najlepszy dowód na to, że tu się dzieją rzeczy magiczne. Proszę Państwa, bo my mamy takie tak zwane ucho, do którego nam mówią czasem 3 osoby. I aktualnie jest tak, że jedna osoba mówi jedno, druga osoba mówi drugie, ale my jesteśmy tutaj po prostu żeglarzami na tym okręcie.